Cena zawiera wyżywienie, noclegi, transport bagaży i ubezpieczenie oraz zestaw pielgrzyma, czyli koszulki, chusty, identyfikator, śpiewnik i modlitewnik. Gdzie nocujemy? Nocujemy u ludzi, w remizach, szkołach i namiotach. Czyli każdy ma taki sam typ noclegu. Przed wyjściem na pielgrzymkę każdy wrzuca coś do wspólnego kosza. Może to być dżem, konserwa, może to też być pasztet. Nie martwcie się o jedzenie na drodze, ponieważ spotykamy dużo życzliwych ludzi, którzy nie wspierają nas nie tylko modlitwą, ale i jedzeniem. Ale super. Co zabieramy na pielgrzymkę? Do bagażu podręcznego zabieramy wodę, kubek z łyżką, płaszcz przeciwdeszczowy, różaniec, krem z filtrem, plaster, bandaż uciskowy, coś na otarcia i leki. Do dużego bagażu zabieramy ciuchy na każdą porę, zakrywające ramiona i kolana, śpiwór, karimatę, małą poduszkę Jaśka i środki higieniczne. Nie zabieraj dużo pieniędzy, bo w czasie drogi nie musimy ich za dużo wydawać. Jeśli masz, zabierz namiot. Słuchajcie, w razie jakichkolwiek pytań, śmiało do mnie piszcie, śmiało do mnie pisz, dzwoń, jest tam numer podany do mnie, Agata Pietrzak, zapraszam. Okej. Okay.